Cześć, witajcie kochani, z tej strony wasz ulubiony Kuba, czyli tak zwany DJ You Can Live. Witam was moi drodzy serdecznie, witam was gorąco wszystkich. Pozdrawiam graczy, którzy gdzieś tam często coś pytali w grze, także jeżeli mogę teraz pomóc, to bardzo chętnie to zrobię. Dziś moi drodzy kolejny poradnik z Fishing Planet, kolejne tropienie potwora, tym razem prani szczuki z jeziora, z rzeki, tym razem z rzeki, pierwszy raz z rzeki Neherin. Co trzeba, moi drodzy, zrobić, aby tego potwora znaleźć? Za chwilkę też się o tym dowiesz, ci pokażę. Szybko przejdziemy na tą rzekę. No i oczywiście będziemy próbowali razem, wspólnymi siłami, mam nadzieję, że jak najszybciej, złapać tego potwora. Czy to się uda? No, tu jestem bardzo, bardzo ciekaw. Także, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy od pierwszej lokalizacji, którą ci pokażę. Chociaż tych lokalizacji tak naprawdę jest kilka i wydaje mi się, że w każdej miejscówce możesz złapać rybkę. Tak, bo musisz złapać pewną rybkę, która tutaj jest. Jest to aloza amerykańska. Ja to tak nazywam aloiza amerykańska, bo tak mi się z nią kojarzy. Mówię na nią aloiza roboczo. Także nie zdziw się, jeżeli będę ją tak gdzieś tam po drodze nazywał. Więc musisz złowić 5 tych rybek. Nieważne jakiej wielkości, ale musisz je po prostu złowić. Myślę, że bardzo fajnym miejscem na złowienie tych rybek jest to miejsce pierwsze. Tutaj bynajmniej je złapałem. Jest to dosyć proste, szybkie. Łapiesz je i na spławik. Możesz łapać je na spinning również. No i co masz do zrobienia? Po prostu, tu oczywiście nie będziemy robili tego, tylko wszedłem, żeby ci pokazać. Po prostu rzucasz tu na środku, troszkę tam bliżej pod tą, pod te lilie, i tu po prostu rzucasz, mając krewetki na haczyku, moi drodzy. Mając krewetki na haczyku. Także mając krewetki rzucisz. Śmiało też oczywiście zrobisz to na tej lokalizacji. Ja tutaj bardzo fajne rybki łowiłem tu, gdzie jest ten samochód zatopiony. I być może i nawet tu się przeniesiemy, ale my idziemy, moi drodzy, kochani, łapać potwora. My nie marnujemy czasu. Tak, to bym raczej tutaj chciał. Ja tu sobie oczywiście też coś w międzyczasie, moi drodzy, już rzucę, bo pamiętajcie, potwór potworem, ale trzeba to mniej więcej też tak podejść do tematu, że przy okazji coś tam jeszcze gdzieś połowimy. Także ja sobie gdzieś coś tam rzucę, coś tam sobie, moi drodzy, pyknę na jakąś rybkę, żeby już było ładnie i żeby nam brało. Tak, ta wędka by mogła być na żywce troszkę dalej. Ogólnie są tu fajne, duże ryby, natomiast to jest pierwsza lokalizacja, którą powiem ci, w 100% nie jest zupełnie opłacalną lokalizacją. Według mnie, moi drodzy, tu sobie świgniemy może tu. Według mnie, moi drodzy, ta lokalizacja jest kompletnie nieopłacalną lokalizacją, jeśli chodzi o łowienie ryb. To znaczy, przychodzisz tu, możesz sobie fajnie połowić i naprawdę fajne ryby. No sumy to jesteś w stanie wyciągnąć nawet 15-kilogramowe. Chyba taki rekordowy gdzieś mi się tu trafił, to dodatkowo medalowy. Wszystko ładnie, pięknie, cacy. Masz też fajne karpie, nawet 3-kilogramowe. Te niszczuki i tak dalej. Natomiast to wszystko, moi drodzy, się kompletnie nie opłaca, jeśli chodzi o zapełnienie siatki, bo za całą siatkę 200-kilogramową dostałem zaledwie niecałe 20 tysięcy, gdzie tak naprawdę śmiało można by dostać dwa razy więcej. No ale cóż, no mówię, no nie jest to opłacalne, jeśli chodzi o miejscówkę. Ja troszkę tutaj doławiam, bo już będąc tutaj, mając tą licencję na dzień kupioną, dzień naszego czasu realnego, że tak powiem, tak, a nie czasu grze, na dobę, te licencje dobę są warte, ważne. Także no, zaglądam tu jeszcze, chcę popatrzeć, czy są jakieś fajne rybki do złowienia, ale jak sami, moi drodzy, widzicie, no nie jest to jakby opłacalne. Nie jest to opłacalne, także fajna miejscówka,
fajne są jakieś tam krajobrazy, fajne rzeczy można, fajne rybki można połowić, ale kompletnie nieopłacalna. Ani też pod względem XP, ani pod względem kasy. Że to też musisz mieć na uwadze. No ale my tu jesteśmy, bo tropimy potwora. Tropimy, moi drodzy, potwora. Czas mamy teoretycznie bardzo dobry od rana, no ale często z potworami jest tak, że one bardzo chętnie biorą w nocy, także będziemy to też, moi drodzy, sprawdzali. No jak widzicie, rzeka, no czyli spławik nam będzie odpływał i tym no, nie zrobimy. Jest minusem, że na tą przynętę z czaszek, właśnie, bo tą przynętę musisz założyć konkretnie na spławikową wędkę. Chociaż mam też wątpliwości, bo było tak samo z tym szalonokim buffalo i jak oglądałaś mój odcinek, to zauważyłaś pewnie, że szalonokiego buffalo złowiłem również na, zupełnie przez przypadek, na wędkę gruntową. Ale jakbyś mnie tutaj pytał, czy pytała, dlaczego na grunt nie zakładam tej przynęty, no to moja odpowiedź będzie bardzo prosta. Po prostu wędki gruntowe mam do 8 kg, a wędkę tą spławikową ostatnio kupowaliśmy pod potwora, a jakieś tam fizery, tylko się nam trafiło. Jak widzisz, ryby nie są opłacalne, tak jak mówiłem. Kupiliśmy pod potwora, którego ostatnio łapaliśmy i dlatego wędka ma wytrzymałość do 16 kg. Także no, z jakichś względów, moi drodzy, tak to wygląda. No może spróbujmy troszkę dalej tam rzucić. Nie mam pojęcia, które miejsce. Zawsze możemy, moi drodzy, przenieść się w to miejsce, w którym łowiłem, gdzie jest ten taki samochód rozwalony. Tam spróbować też rzucić na spławik. Tam na pewno ten spławik nam no nie będzie tak odjeżdżał. No bo tu jesteśmy typowo na rzece. Tam jest troszkę takie zakole fajne. Więc na pewno nie będzie tak odjeżdżał. Ale wszystko to jest, moi drodzy, kwestia eksperymentów. Chociaż boję się troszeczkę, że tam raczej nam by chwycił prędzej sum. I widzę, że troszkę za daleko rzuciłem, bo dzieje się coś tu znacznie bliżej, moi drodzy, więc my tam... Ale mamy taki... O, dobra. Akurat udało nam się odciągnąć sławiczek. Miejsce, gdzie się coś dzieje. Haczyk mam 4-0, myślę, że powinien być ok. Niby po tym miejscu coś tam się gdzieś dzieje w tych okolicach. Tak, żeby wynikało, że dobrze rzuciłem, ale jeżeli nie, no to... To moi drodzy, no nie będziemy w jakiejś filozofii wielkiej prawili się, po prostu przeniesiemy w inną lokalizację. Czy się łowi tutaj tego potwora, to nie mam pojęcia. Generalnie tutaj te rybki nam nie brały. Znaczy tutaj ogólnie też mało łowiłem, bo tu generalnie w tej lokalizacji mało co mi brało, tak szczerze mówiąc. Mogę sobie popatrzeć, co tutaj koledzy łowią. Tu widzę, większość jest z basów. Gdzieś mi się tu chyba jakiś stum też trafił. Co jest bardzo ciekawe, jeszcze na tej rzece nie złowiłem szupaka czerwonopłetwego. Jest to bardzo ciekawe. Nie mogę w ogóle tego szczupaka trafić. Trochę tak jakby piosenkę by można zadedykować, tak? Czy ktoś widział dziób dziuba, gdzie, jak wygląda dziób dziub? I serio, tego szczupaka bardzo mało kto tu widział. A może są jakieś fajne okazy? Mi się też jeszcze nie zdarzyło, żebym widział, że ktoś dłowił. Bo to, że ludzie jakieś tam basy tu łowią, to nie ma problemu. Suma, ludzie trafiają, spoko. To wszystko się jak najbardziej zdarza. Sam też łowiłem nawet karpie, chociaż karpie to ja widziałem, najczęściej wyławiałem. Szczerze mówiąc, moi drodzy, najczęściej to ja wyławiałem karpie. Jakoś nikt nie łowił karpi. O, nisztuka długonoca, 2 kilo. Są też fajne medalowe, unikatowe te nisztuki. Ale bardzo mało, bardzo ciężko sobie te nisztuki też tutaj trafić. Takie fajne. W sensie normalną, tak jak kolega złowił to. No, medalowy bas, widzicie? No to jeszcze powiedzmy, że się opłaca, no bo powiedzmy, że się opłaca, dlatego mam tutaj markerkę zaznaczone.
ale na sławik ten nikt nie bierze. Nie wiem, czy my się po prostu nie przeniesiemy. Mój drodzy, mogę się zastanowić, czy nie robić ten sławik po prostu w inną stronę. Skoro mam taryfę, w ogóle nie chcę brać. No to możemy się zastanowić w inną stronę. No spróbujmy jeszcze raz P. Ona spłynie. Taka ostatnia próba. Ostatnia próba, jeśli chodzi o tę lokalizację. Jeśli nie, to rzucimy troszkę na prawo. A jeśli nie, to pójdziemy w inne miejsce. Ojej, coś wzięło i to ostro, moi drodzy. Ale nie, to... Co jest? Przegapiłem danie, czy on tak nie bierze? Chwila, teraz dowiesiłem. Dobra, coś tam było, moi drodzy, ale nawet nie zdążyłem zacząć, bo wiadomo, że tej rybie trochę trzeba dać zawsze czasu. Poszło ostro pod wodę i nagle wyszło. Takie skubnięcie było. No dobra, to musimy uzbroić się teraz w cierpliwość i w czuwanie. Nie ma chyba łowienia innej ryby po drodze, chociaż nie będzie wkurzała, jak nie będzie dzwoniło. Aha! Nie, ale to coś skubię, to nie. Dobra, w ogóle tą wyciągniemy wędkę, żeby nam nie dzwoniła. Cały czas patrzymy na sławik. Cały czas, moi drodzy, patrzymy na sławik. Bas. No, pisa. Nie chcę tych basów mi się wyłowić, szczerze mówiąc, że podamy to. Jeszcze raz widzimy. O! Jest, dobra, coś mamy. Widzowie, mamy coś. Patrzcie, co za pust. No nie wierzę, po prostu ledwo chwyciłem wędkę w rękę, poszło. I to może być ona, bo jest dosyć, zobaczcie, to jest wędka 16-kilogramowa i dosyć dostaje po dupie. Także tak szybko złowiliśmy. Te odcinki, moi drodzy, coraz szybsze się robią. No ale wcale nie nakręcajmy się, bo może się okazać, że to jest po prostu stum. A ja się tu cieszę naprzód. A nie, będzie już niszczuka, bo widzimy ją po wystającym. Widzicie? Widzimy ją. To będzie już ona. To, moi drodzy, będzie już ona. Także mamy ją. Proszę bardzo. Tutaj będziecie mogli ją złowić, jak chcecie. Wędkę mamy całkiem fajną. Nie chcę bardziej... A nie, jeszcze jej nie mamy, bo ona mi odjeżdża, moi drodzy. Ona mi odjeżdża troszkę. No ale ja nie będę na razie bardziej przykręcał kołowrotka. Nie chcę, bo troszeczkę czasem odjeżdża, troszkę przychodzi, a ja nie chcę, moi drodzy, spierdzielić. Proszę bardzo, mamy ją. Prani szczuka 18 kg, 2000 pieniążka, 1044 punktów doświadczenia, moi drodzy. Także pięknie, zrobimy sobie tu screena. Czyli ją złowiliśmy tu na prawo, tutaj takiego screena byśmy sobie fajnego zrobili. Szkoda, że nie można oddalić tego, ale możemy kamerę włączyć i zrobić sobie, o tak, tak sobie zrobimy do miniaturki, moi drodzy, do miniaturki. Do miniaturki. Ha, ukryj. O, dobra, bo dopiero się teraz nauczyłem. Dopiero teraz się nauczyłem, jak to się robi, słuchajcie. Kąt można też, ale nie jest nam to potrzebne. Dobra, dobrze, że tu jest... O, jeszcze raz sobie, troszkę tutaj zrobimy fotę. No nie, też jak ten przeszkadzają, cholera. Chciałem do miniaturki, wiecie, fajne zdjęcie zrobić. O, tak, żeby krzaki mnie przeszkadzały. No tu sobie zrobimy cyk. Pięknie. Dobra. Także tyle, moi drodzy. Co tu dużo można by więcej mówić. Mamy ją. Złowiona, także zatrzymaj. Ja oczywiście, moi drodzy, nie będę. Oczywiście sprawdzę, czy jeszcze coś się da tutaj
moi drodzy, złowić. No, gry, no czemu gry? No, nie ma co zaprościć kolego, on bawia sobie serdecznie. Czemu gry? Ja się cieszę, jak ktoś coś fajnego złowi. Także gry to szukaj też i łów też, a nie gry pisać. Po co to pisać gry? Także moi drodzy, ja tu jeszcze sobie rzucę, wrócę na lokalizację z tym zatopionym samochodem, połowie parę sumików. Dlaczego? No wiesz, po prostu jeżeli już tu jestem, chcę jak najbardziej moi drodzy tę siatkę zapełnić. Uważam, że tak trzeba. Tak moi drodzy trzeba. Ale no zastanowię się, czy na ten spławik moi drodzy, czy przypadkiem również nam coś fajnego tutaj nie cyknie, nie tyknie. Wiecie o co chodzi, skoro już mamy tą przynętę i ona jest typowo na tą rzekę przewidziana, to myślę, że śmiało mogę wykorzystać. Wiadomo, że drugi raz nie złowimy tej prani sztuki, no bo nie. Znaczy, raczej nie. Ale może coś innego fajnego na to nam trafi i przynęta po prostu, że tak powiem, na siebie zarobi. Przecież tak była darmowa, bo jesteśmy w prezencie za złowienie 5 rybek. Pamiętajcie, alojzy amerykańskie. Wiem, aloza, mówi się aloza, aloza amerykańska. W tej lokalizacji, gdzie na początku odcinka wam pokazałem. Łowicie 5 rybek, odbieracie właśnie tą przynętę z czaszek. No i po prostu tutaj możecie śmiało łowić w tej lokalizacji, gdzie jestem. Ta ostatnia lokalizacja na mapie. Patrzcie, coś nam jeszcze bierze na pławiczek. Aż nie wierzę. Teraz chyba, że coś fajnego jeszcze wyciągniemy na koniec odcinka. Także to odbieracie tą przynętę z czaszek i tutaj śmiało w tej lokalizacji możecie łowić. Ja tak rzuciłem spontanicznie. Pokusiło mnie, żeby raczej w lewo rzucić. Więc prawo widzicie, mam rzucone, tam biorą mi basy różne. Coś nam kochani bierze. No na pewno nie będzie to ta prani sztuka numer 2. No, to nie uwierzę. Może jakaś zwykła po prostu, może jakiś sum, nie wiemy. Ale na koniec odcinka jeszcze wam rybkę. W takim razie, moi drodzy, złowię prawdopodobnie. I jak widać, to branie jest takie mocno skubanie. Ta prani sztuka też. O, coś większego, moi drodzy. Nie wierzę, że to była jeszcze jedna prani sztuka. No kto bym nie uwierzył, kochani. Ja bym w to nie uwierzył, żebyśmy jeszcze jedną złowili. Całkiem większa rybka, moi drodzy. No tak, jeszcze my mamy prani sztukę kolejną. Nie, sum. No właśnie, sum. Ale medalowy sumik. Właśnie, jakby ktoś się pytał, moi drodzy, to proszę bardzo, są tutaj medalowe sumy również. O, ktoś złowił unikatową mi sztukę długonosą. Ciekawe, gdzie ten gościu złowił. Muszę Momiko, gdzie on tam siedzi. Ja muszę pójść zobaczyć, gdzie ten Momo siedzi i on jest tam gdzieś z drugiej strony chyba. Tam, gdzie ja łowiłem. Nie, on stoi tu, gdzie ja stoję. To jest ukryty. Dobra, to ja tam będę rzucać i zobaczymy. Dobra, to tyle, moi drodzy. Dzięki wam za dzisiejszy odcinek. Do następnego pewnie tropienia potworów i nie tylko, też dam dla was poradnik, gdzie co fajnego można złowić i w kolejnym odcinku już nagram GOT rzece, gdzie można fajne rybki łowić. Także trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, cześć!